Rozdział 8. Dzisiejsza osada. Wiedziałem, że ze wszystkich dni przyjdziesz akurat dzisiaj. Cholera, musimy cię wydostać z tego lasu. Jeden dzień w roku, jeden, i to jest dzień, w którym się zjawiasz. Wiedziałem, mówię ci. Jest za późno. Nie dotarlibyśmy już na most. Szybko, właź do środka. Jak to nie masz pojęcia, jak się tu dostałeś? Masz przecież swój plecak i w ogóle. Nie jestem pewien, czy rozumiem, jak mogłeś zostać zmuszony do zabrania go, ale nie mamy czasu na pogawędki. Na zewnątrz jest horda szatana, a kolejne zastępy są w drodze. Nie wiemy już nawet, czym jest połowa z tych istot. Patrząc na to, co wiemy, niewiedza jest chyba błogosławieństwem. Ale możemy pospekulować później. Musimy rozwalić podłogę. To nasza jedyna szansa. Masz rację. Nie będzie już gdzie się ukryć, gdy się zacznie. Moglibyśmy zrobić dziurę pod łóżkiem. Kiedy nasz przyjaciel znajdzie się już za barierą, będzie jak co roku. Będziemy musieli wyjaśnić to później, ale jestem pewien, że pamiętasz, jak mówiłem ci o przebudowie piwnicy, tak? Dobrze. Krótko mówiąc, jest tam kilka magicznych zabezpieczeń. Nie przetrwalibyśmy bez nich. Byłem z tobą brutalnie szczery co do tego, jak niebezpieczne jest to miejsce. Nie jestem pewien, dlaczego wyglądasz na zaskoczonego. To zadziwiające, a jednocześnie przerażające, jak wiele masz pytań w obliczu niechybnej śmierci. Odsuń się, proszę. Dalej, Ethan, pomóż mi to ruszyć. Nic ci nie będzie, przyjacielu. Przejdziemy przez to razem. Dziwię się, że cię nie wyczuli, ale może są zbyt zajęci. Albo usypiają nasze fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Przewiduję tylko każdą ewentualność, ale ci kolesie nie są znani ze swojej cierpliwości. Gdyby wiedzieli, że tu jesteś, nie stanowilibyśmy dla nich większego zagrożenia. Bardziej prawdopodobne, że są zbyt zajęci, by to zauważyć. Te obrzędy trwają od wieków. Prawdopodobnie nie pamiętają, kiedy ostatnio jeden z nich został przerwany. Wow, czekaj, chłopcze! To, że przykryjemy to łóżkiem, nie oznacza, że możemy rozerwać deski na pół. Byłoby miło ułożyć je później z powrotem na miejsce. Kiedy nasz kumpel będzie już bezpiecznie ukryty, sprawimy, że ten pokój będzie wyglądał, jakby nie był ruszany od czasu tych dzieciaków z kolorowej furgonetki. Tak, ale tym razem zachowamy spokój i nie będziemy się wychylać. Nie powinno być żadnych problemów. Założę się, że uda nam się nawet zabić czas paroma historyjkami. Co wy na to? Myślałem, że ta kwestia zostanie ciepło przyjęta. W porządku. Już czas. Nie martw się, przyjacielu. Ethan opuści cię powoli i delikatnie. Jest silniejszy niż na to wygląda. Będziesz na ziemi i zrobisz sobie grand tour, zanim się zorientujesz. Widzisz? Bez żadnego problemu. Wy dwaj ruszajcie. Posprzątamy ten bałagan i dołączymy do ciebie za kilka minut. Widzisz, Trish? Mówiłem ci, że najlepiej będzie zrobić z wysokości niespodziankę. No, wspaniałe wieści, rodzino. Jesteśmy oficjalnie zabunkrowani, a rytuał się rozpoczął. Teraz tylko coś ekstremalnego może im przeszkodzić, a my dajemy im tylko przestrzeń. Dziś w nocy nie istniejemy. Dziękuję, przyjacielu. Cieszę się, że ci się podoba. To jest moja prawdziwa biblioteka. Oryginały dzienników, każda książka i wszystkie nasze pobrane filmy są właśnie tutaj. Często martwię się, że nie są tu wystarczająco bezpieczne, ale obawiam się, że żadne środki ostrożności nie sprawią, że poczuję się inaczej. O rany! Tak się martwiłem o rytuał, że okazałem się fatalnym gospodarzem! Wstyd mi za siebie, naprawdę.
Nie miałeś okazji powiedzieć więcej niż dwa słowa, odkąd tu przybyłeś. Do diabła. Nawet nie zapytałem, jak się miewasz od ostatniej wizyty. Cóż, łaskawy gospodarz to chyba przesada, ale miło, że tak mówisz. Staram się. Ale koniec o mnie. Co tam słychać? Uśmiechasz się od ucha do ucha. Ciekawość mnie wykańcza. Ty... To znaczy, wiem, że powiedziałeś, że wyślesz e-maila do Księgi Grozy, ale... Czy chcesz mi powiedzieć, że on faktycznie odpowiedział? W sensie, że przeczytał to? Chcę to nagrać? Na swój kanał? Kiedy? Już to zrobił? Żartujesz sobie ze mnie, przyjacielu? Bo to by było okrutne żartować sobie z takiego staruszka. Nieważne, jak dawno temu stanęło mu serce. Coś takiego. Okej, bez owijania w bawełnę. Co ludzie sobie pomyśleli? Zamknij się. Nie płaczę. Ty płaczesz. Święta słodka matko. Zrobiłeś nawet zdjęcia komentarzy? Ty, mój przyjacielu, masz wyjątkową moc przywracania innym wiary w ludzkość. Cicho, ludzie. Oczywiście, że chcę je usłyszeć, ale musimy być cicho. Żadnego zbędnego ryzyka, tak? Ale nie martw się, przyjacielu. Przejdziesz przez ten most, zanim się obejrzysz. Oczywiście, że jestem tego pewien. A kiedy już wrócisz do domu, czy miałbyś czas przekazać wiadomość naszemu gronu grozy? Powinna być szczera, ale stoicka. Pokorna, ale nie rozpaczliwa. Może powinienem przygotować kilka najważniejszych kwestii. Pierwsze wrażenia są najważniejsze. Znowu to robisz, kochanie. Ups. Wystarczy tego wszystkiego. Czeka nas długa noc. O czym chcielibyście posłuchać w następnej kolejności? Może o górskiej osadzie? A może o wojnie secesyjnej lub rewolucji? Naprawdę? Relacje z pierwszej ręki o całej historii Ameryki są do twojej dyspozycji, ale ty chcesz wiedzieć, jak Trish i ja się tu dostaliśmy? Jesteś przedziwnym człowiekiem, mój przyjacielu. Ale to jest główny powód, dla którego tak bardzo cię lubimy. W porządku. Postaram się więc spełnić twoje oczekiwania. Poczekaj, znajdę tylko odpowiedni dziennik. Będziemy musieli cofnąć się do czasu na kilka tygodni przed naszą śmiercią. Nie, to też nie. O! Tak, to są te bronie. Leżą tu od czasu męki z banitami. Całkiem fajnie, że nikt inny nie wtrąca się w to, co robimy z naszymi rodzinnymi pamiątkami. Ach, proszę bardzo. Mam tylko nadzieję, że nie będziesz zbyt rozczarowany. Jak się znudzisz, przejdziemy do innego dziennika. A tymczasem usiądź wygodnie, zrelaksuj się i staraj się ignorować wszelkie dziwne odgłosy. Teraz, gdy rytuał się rozpoczął, nie mogą opuścić kręgu. Znaczy, mogliby, ale byliby zmuszeni zacząć od nowa, co byłoby niezwykle kłopotliwe. 5 kwietnia 1696 rok. To był ciężki dzień. Taki, który sprawia, że tęsknię za latami, kiedy mogłem pracować bez bólu pleców. Gdyby nie wnuki, moje pola byłyby w tym sezonie puste. Wydaje się, że jeszcze wczoraj uczyłem ich ojców, jak siać i orać, a teraz paplam bez przerwy jak ci starzy ludzie, których wyśmiewaliśmy w młodości. Nawet gdy faktycznie pojawią się nowiny, w jakiś sposób pozostaję przy pisaniu tych samych nudnych bzdur co zawsze. Bill Sanderson wrócił z podróży służbowej 2 dni temu, a dziś cała jego rodzina jest chora. Lekarze zostali powiadomieni dopiero wtedy, gdy jego dzieci nie pojawiły się na porannych zajęciach drugi raz. Pani Harvard wysłała jednego z uczniów do domu Sandersonów, a chłopak poszedł po pomoc, gdy zastał całą rodzinę przykutą do łóżek. Nikt nie odważy się wypowiedzieć słów, o których wszyscy wiemy, że są prawdziwe, ale
Cholera, to było głośne. No, wygląda na to, że przynieśli ofiarę. Rozumiem, dlaczego możesz być zdenerwowany, ale nie widzieliśmy powodu, by cię martwić, skoro nie możemy nic zrobić, by pomóc tej biednej duszy. Wiem, że ciężko się tego słucha. Na początku też chcieliśmy pomóc, ale musisz nam zaufać. Gdy usłyszeliśmy to po raz pierwszy, rzuciliśmy się na nich jak głupcy. Mieli jakąś biedną dziewczynę. Musiała mieć 17 do 20 lat i była... Może pomiń tę część, kochanie. Racja. Chodzi o to, że prawie nas zjedli. A jeśli tam pobiegniesz, nie jestem pewien, czy w ogóle zdołamy cię uratować. Ale spróbujemy. Jedno, czego jestem pewien, to to, że zostalibyśmy zjedzeni tak czy inaczej. Proszę, nie daj nas pożreć, zanim usłyszę pana księga grozy, jak czyta dziennik papiego Granta. Proszę. Tak, dokładnie. Demon jest na samym środku tego wszystkiego i rośnie w siłę z każdą chwilą. Jest otoczony przez każde zło, jakie to miejsce ma do zaoferowania. Nie możemy im pomóc w ten sam sposób, w jaki ty nie możesz chodzić po suficie. Dlaczego tego nie rozumiesz, przyjacielu? Tak, zabicie demona oznaczałoby koniec składania ofiar, a to miejsce w końcu przestałoby przyciągać nowe potwory, ale... Tak, pozwoliłoby to uporać się także z innymi potworami. Ale... Ponieważ nie możemy. Nawet gdyby demon nie był otoczony przez swoich sługusów, nie mielibyśmy szans. Proszę, powiedz mi, że nie wskazałeś właśnie na bronię. Nie, jeszcze lepiej. Powiedz, co takiego zrobiliśmy, że nas nienawidzisz? Dlaczego próbujesz nas zabić? Kochanie, głos. To i tak kwestia sporna. Dziewczyna już nie żyje. Nie rozwodźmy się nad tym, czego nie możemy zmienić. Przepraszam, ale jeśli nie macie nic przeciwko, chciałbym kontynuować czytanie. O, do jasnej anielki. Tak słyszałem. Tak, wiem, że tym razem to był mężczyzna. Nie wiem, ilu jeszcze. Przysięgam, nie wiem. Nie polują na konkretny typ lub konkretną ilość. No ale jeśli nadarzy się okazja w miesiącach poprzedzających rytuał... Obawiam się, że tak. Wykorzystają tyle, ile zdołają. Nie ma maksymalnego limitu, a im więcej żyć zabiorą, tym potężniejszy stanie się rytuał. Nie, proszę, nie dotykaj broni! Właściwie to mam pewien pomysł. Pomysł, jak uspokoić naszego przyjaciela? Mniej więcej. Nie, siadaj na tyłek i zamknij się. Ale... Siadaj! Migiem! Jesteśmy przetrwańcami. Rozumiesz, co to znaczy? To znaczy, że przetrwamy. Idziemy dalej. Zapisujemy historię. Właśnie teraz, w końcu, ta historia trafia do świata zewnętrznego. Nie możemy pozwolić, by się tu skończyła. Jeśli uda nam się przekazać jej resztę, nadejdzie prawdziwa pomoc. Ludzie, którzy wiedzą, co robią. Do diabła, może ktoś z skarbie. Racja. Chodzi o to, że ktoś, kto nie jest nami. Mamy dwa wyjścia. Możemy tam pójść, stać się obiadem i pozwolić światu zapomnieć o tej jednej losowej historii. Albo możemy działać strategicznie. Możemy zrezygnować z bitwy, aby wygrać wojnę i cieszyć się zwycięstwem razem, jako rodzina. Potem, gdy nadejdzie czas, aby zająć się innymi nieprzyjaznymi mieszkańcami, może niektórzy z tych badaczy zjawisk paranormalnych nas odwiedzą. Nie sądzę, żebym czuł się komfortowo przy łowcach duchów. Wiem, że powiedziałeś, że to nie ten sam typ łowcy, ale... Skarbie... Racja, przepraszam. Czy możemy po prostu wrócić do czytania? Gdyby mieli kolejną... Cóż, to był oczywiście ten sam, co wcześniej. Chwileczkę, przyjacielu!
Zdajesz sobie sprawę, że te bronie są bezużyteczne w naszych rękach, prawda? Nie zadziałałyby nawet, gdyby udało nam się z nich trafić. To oznacza, że miałbyś tylko jedną szansę na cios. I tylko sztyletem. Poważnie, mam plan. Proszę, chłopcze. Ja też mówię poważnie. To dobry plan. Och, ty też. Ale skąd już wiesz, jaki to plan? Dlaczego nikt z was nie przejmuje się... Kochanie, dobra. Śmiało, Ethan. Nie spiesz się i wyjaśnij to tak szczegółowo, jak to tylko możliwe. Ponieważ cała horda tych zbirów jest skupiona na rytualnym kręgu, nikt nie pilnuje szlaku demona. Te kokony inkubują się od wieków. Dzisiejsza noc prawdopodobnie wystarczy, by wypuściły na świat kilka kolejnych potworów. Chyba, że coś im się stanie. Okej. Ponieważ mój strategiczny plan zwycięstwa jest całkowicie ignorowany, posłuchajmy tego. Jak proponujesz obejść fakt, że wyczują naszego kumpla z krwi i kości w momencie, gdy tylko wychylimy z dziury czubki głów? No wiesz, tej, którą ukryliśmy pod łóżkiem i która jest jedynym wyjściem dla kogoś niezdolnego do przechodzenia przez ciała stałe. Właściwie tylko dwoje z nas musi wyjść. Technicznie rzecz biorąc, można by przebić kokony zwykłą kuszą. Jedynym powodem, dla którego nigdy wcześniej tego nie zrobiłem, jest to, że demon wiedziałby, że to jedno z nas. A do tej pory nie mieliśmy sposobu, by się bronić. Nie widzisz? To dlatego nasz przyjaciel został tu sprowadzony. To przeznaczenie. Moglibyśmy naprawdę odmienić los. Demon wyczuje, co się stało i rzuci się na nas ogarnięty ślepą furią. Przeleci prosto obok jeziora. Z dachu prawdopodobnie ktoś mógłby oddać czysty strzał. O, a nasz przyjaciel nagle stał się łucznikiem, co? Psia krew. Udajmy, że to ostatnie jest prawdą. Zdajesz sobie sprawę, że demon nie będzie się tak po prostu przechadzał, prawda? Nawet nasze oczy ledwo za nim nadążają. To bardzo ważny szczegół, ponieważ chybienie oznaczałoby dla nas wszystkich los gorszy od drugiej śmierci. Za pierwszym razem było już wystarczająco źle. Dziękuję bardzo. Ja mógłbym się tym zająć. I dobrze pamiętam imię demona. Wiesz, że mogę wykonać ten strzał. Pozwól mi się zemścić. Pomyśl, jak Jamestown mogłoby się naprawdę rozwinąć. Jak myślisz, ile czasu minęłoby, zanim postawiliby jakieś słupy elektryczne? Z pewnością Wi-Fi nie byłoby daleko z tyłu. Niech cię szlak, chłopcze. Prowokuj mnie tymi słodkimi wizjami, ile chcesz. Ale żadna z tych rzeczy nie miałaby znaczenia, gdyby nie było nas tutaj, by się nimi cieszyć. Możemy zniszczyć kokony znacznie szybciej, niż demon zdoła przełamać krąg. Moglibyśmy być z powrotem, zanim będą musieli strzelać. Jeśli wydarzy się najgorsze, jedno z nas zabierze naszego przyjaciela na most, a reszta zostanie z tyłu. Możemy też teraz spakować dzienniki. Wtedy nasza historia będzie żyła dalej, a twój plan zadziała. Co o tym sądzisz? Myślę, że to... fatalne! To nie zmienia nic a nic co do tego, jak to się skończy. Poza tym, nie zauważyliście, ile czasu minęło od... Och, dajcie spokój! Proszę, nie mamy dużo czasu. Dobrze wiesz, że ledwie zaczęli. To zaszło za daleko. Kiedy demon zginie, będziemy ostatnią rzeczą, o której będą myśleć. Większość z nich ucieknie przerażona do swoich nor, a część przeniesie się na mroczniejsze tereny. W tym czasie Trish zabierze naszego przyjaciela w bezpieczne miejsce, a my zajmiemy się zakładnikami. Nie podoba mi się to. Wielka szkoda, kochanie. Bazując na tym, co widziała matka, przydałaby się twoja pomoc. No cóż, siedź spokojnie. Wrócimy tak szybko, jak to możliwe. Postaraj się nie martwić. Potrafisz być czasami okrutną kobietą. Ethan, słuchaj mnie bardzo uważnie. Nie wystawiaj ani jednego włoska poza barierę ochronną, dopóki nie skończymy. Rozumiesz? Potem prosto na pozycję. Nie przeceniaj czasu, jaki zajmie mu przekroczenie kręgu. Utorujemy ci drogę przy wyjściu. Tak jest, wujku. Dobra, miejmy to już za sobą.
Jeśli to ostatnia rzecz, jaką zrobię, to zdążę powiedzieć, a nie mówiłem, zanim odejdę w ciemną, wieczystą noc. Zostaniemy pod ziemią tak długo, jak się da i wyjdziemy dopiero przy wyjściu na szlak. Zamierzasz wyjaśnić, co się stało z Gale? Nie chciałem niepokoić naszego przyjaciela bardziej niż zrobiła to wasza dwójka, ale najwyraźniej zobaczyła coś, co tobą wstrząsnęło. W zeszłym tygodniu miała dobry dzień i powiedziała, że ten rok nie był taki jak inny. Po francuskiej osadzie demon był bardziej wściekły niż nam się wydawało. W całym naszym żalu po straconych przyjaciołach i zaczarowanych strzałach nie zorientowaliśmy się, że kilka kokonów również zostało zniszczonych. Zamiast je wymienić, wlał wszystko w to, co z nich zostało. Powinniśmy być blisko. Chodźmy na górę. I mają się wykluć tej nocy. To miałaś na myśli? Masz rację, już jesteśmy. Ale nie, te kokony wykluły się wieki temu. Jednak rezultaty były tak obiecujące, że spróbował czegoś nowego. Tym razem podzielił wszystko porówno między dwoma kokonami. Już teraz są ogromne. A kiedy zginą wszystkie 24 ofiary, w naszym lesie pojawią się dwa kolejne, ekstremalnie niebezpieczne potwory. 24? Jak to? Nigdy nie było ich więcej niż tuzin. I wow... To miejsce naprawdę zrobiło się ponure. Pamiętam, jak kiedyś nie było nic widać na więcej niż kilka metrów w głąb linii drzew. A teraz w lesie nie ma praktycznie zieleni. Większość ofiar to harcerze. Nie biwakowali tutaj. Zepsuł im się autobus. Naprawa miała potrwać kilka godzin, więc dowódca ich zastępu zasugerowałby zabrać nadpobudliwe dzieciaki na wędrówkę. Najgorsze jest to, że nigdy nikomu nie powiedzieli, co się stało. Nikt nie wie, że tu przyjechali. Kiedy naprawy dobiegły końca, ci, którzy zostali w autobusie, pojechali po resztę. Nie mieli pojęcia, w co się pakują. Oczywiście jest tam pewnie kilka innych ofiar. Na pewno nie wszystkie są harcerzami. Chcę tylko wrócić do domu i posłuchać mojej historii. Jezu... Ziemia jest tak twarda i czarna, że wydaje się być z betonu. Jeśli uda nam się zakończyć rządy terroru, będziesz miał wieczność, by nacieszyć się wszystkimi historiami, jakimi zechcesz, kochanie. A teraz rusz swój tyłek. Moje dziecko zostało tam praktycznie samo. Kusza gotowa? Wydaje mi się, że widzę pierwszy przed nami. Spójrz w górę i w prawo. Matka mówiła, że są jasnożółte, a nie pomarańczowe. To musi być jeden z nich. Tak, to jest to. Drugi jest na ziemi po lewej stronie. Widzisz go? Powinniśmy się odsunąć. To dziadostwo w środku nadal może nas zranić. Albo możemy zawrócić i pójść do domu. Nic się nikomu nie stanie. Wow, naprawdę są ogromne. Czekaj, czy miałeś na myśli nikomu poza dzisiejszymi 24 ofiarami? Gotowa? Strzelamy na trzy. Raz, kocham cię. Dwa, trzy! Biegiem! Czujesz to? Powietrze zrobiło się cięższe. Zupełnie jakbyśmy poruszali się głęboko pod wodą. Tak, i musimy przyspieszyć. Nie, kochanie, tylko ja. Co jest w tej fiolce? Znowu próbowałeś ważyć eliksiry? To tylko coś, co trzymam na wszelki wypadek. Nie martw się, jeśli stanie się najgorsze, zaklęcie osłabnie przez noc. Do rana będziesz w stanie się uwolnić. Aleks, nie. Nie mamy czasu na kłótnie. Nie. To okej, być złym. Mogę się z tym uporać. Ale nie ze stratą ciebie. Wiem, że pewnie jesteś sfrustrowana, że nie słyszę, co do mnie mówisz, ale jeśli cię to pocieszy, czuję twoje niezadowolenie głośno i wyraźnie. Mam nadzieję, że po ciebie wrócę. O nie, powietrze robi się jeszcze cięższe. Okej, kotku, będziesz tu bezpieczna, a ja zaraz wrócę.
Dobra, staruszku. Jest bezpieczna. Całkowicie zupełnie bezpieczna. Tak jest. Teraz zabutelkujesz tego skrzykliwego siostrzeńca i będziesz miał nadzieję, że demon zadowoli się tylko jednym smakowitym kąskiem. I że nasz przyjaciel skłoni się raczej ku ucieczce niż walce. Tam są! Uff! Motyla noga! Są na dachu. Wszystko, co muszę zrobić, to zaciągnąć... Nie! Proszę, nie, nie, kiedy jestem tak blisko! To jest ten moment! Pamiętaj, tak jak trenowałeś. Nie panikuj, zamknij oczy. Odpręż się, oczyść umysł i... Hej, dlaczego wujek? Cholera! Nie! Nie zdążę. O nie! Nie, nie, nie! To tylko drasnęło drania! Matko Boska patrzy prosto na nich. Strzała. Jest tak blisko, muszę się do niej dostać. Hej, spójrz na mnie, dupku! Cholera! On naprawdę tu idzie! Jest jeszcze brzydszy niż pamiętam. Wygląda jak wysoki Quasimodo, którego dotknął trąd i przechodzi końcowe stadium niewydolności wątroby. O, moje gardło! Rany, Julek! Jest wielkim skurczy! Na szczęście nie muszę oddychać. Wystarczy wolna ręka. Nóg już nie mam. Chłopcze! Łap! Dzięki Bogu! Udało się. Wow, wszystko idzie nie tak. Przepraszam, przyjacielu. Sukinsyn, on pochłania Aleksa. Musimy strzelać, zanim nic z niego nie zostanie. Trzymaj się, idziemy. Jesteś gotowy? Teraz! Powiedz to! Aleks, wujku! Dlaczego on się nie przemienia? Zostań tu, muszę się tam dostać. Czy to... koniec? Czy to miejsce, do którego trafiają zmarli, gdy... umierają? A może to czarna pustka, przeznaczona wyłącznie dla ofiar demona? Może jestem przechowywany, dopóki nie będę potrzebny? Przynajmniej Trish jest bezpieczna. I myślę... Tak! Zanim wszystko pogrążyło się w mroku, ten drań dostał strzałę w szyję. Pamiętam, jak usłyszałem początek jego imienia, zanim zostało przerwane przez krzyk. Dla mnie już za późno. Ale na pewno mój chłopak zabrał naszego przyjaciela z dala od tego miejsca. Demon wciąż jest niebezpieczny. Nawet w takim stanie. Wujku! Czy to... Ethan mnie wołał? Nie. To było ze zbyt bliska. Może mam halucynację. Wujku! Jeśli mnie słyszysz, znalazłem jedną z tych twoich lewych butelek leżącą obok tego, co z ciebie zostało. Mam nadzieję, że mam was wszystkich, ale... wygląda na to, że... utknąłem. Alex, nie mogę ruszać nogami. On... złapał mnie... Ten koleś chyba naprawdę nie chce umrzeć. Wyrzucę was, póki jeszcze mogę ruszać rękami. Jasna cholera! Dźgnąłeś go! Nie, nie wyciągaj go! Musimy spadać. Wskakuj mi na plecy. Alex, gdzie jest Trish? O, racja, nie może odpowiedzieć. Mogę odpowiedzieć, po prostu mnie nie słyszysz! Co się tam do cholery dzieje? Nic nie widzę, ani nie czuję. Lepiej, żebyśmy oddalali się z naszym przyjacielem od tego demona, albo przysięgam na mrówki i komary, znajdę sposób, żeby wygarbować ci skórę! Lepiej znajdź sposób, żeby mnie usłyszeć. Chłopak, halo! Tak, jestem pewien, że Alex jest w tej butelce. Masz, możesz się utrzymać. O, czekaj.
Słyszysz to? Rewelacja. Musiałem zgarnąć go całego. Hej, wujku, stuknij raz na tak i dwa razy na nie. Kapujesz? Czy Trish jest bezpieczna? Dzięki Bogu. Wujku, nie uwierzysz. Nasz przyjaciel pojawił się znikąd i dźgnął tego drania w stopę. Myślę, że to naprawdę koniec. Rozpadał się, jak uciekaliśmy. Próbuje doprowadzić nas do mostu. Potem znajdziemy sposób, żeby wyciągnąć się z tej butelki. Jak to znajdziemy sposób? Otwórz ją! Czekaj, co wy tam mówicie? Nie! Nie ma mowy, przyjacielu! Nie zostaniesz tu ani sekundy dłużej! Możemy sprawdzić stan ofiar po tym, jak będziesz bezpieczny! Ethan, nie waż się słuchać tych bzdur! Zabieraj dupę na mostek! I otwórz tę cholerną butelkę! Wybacz, przyjacielu, ale nie mogę zabrać cię do rytualnego kręgu. Alex by mnie zabił. Posłuchaj go tam tylko. Odbija mu. Wow, co ty wyprawiasz? Siedź spokojnie albo... Ach, motyla noga. Tak, lepiej. Teraz, wszyscy kiedyś byliśmy ludźmi. Więc porozmawiajmy o tym, jak rozsądni ludzie... Co naprawdę się stało? On odszedł. Nawet po tym wszystkim. Po prostu w to nie wierzyłem. Ale cholera, wy też to czujecie? Powietrze znów jest normalne. Nadciągające uczucie strachu jest... Właściwie jest silniejsze niż kiedykolwiek. Dorwijmy Trish, zanim zrobimy cokolwiek innego. Jak? Jak to jest pusta? Nie powinna tak szybko osłabnąć. Jakim cudem zniknęła? Czekaj. Uspokój się i skoncentruj na chwilę. Czujesz to? Toczy się kolejna walka, a ona zdecydowanie bierze w niej udział. Ja idę. Idziesz, przyjacielu? Czy raczej wolisz tu zostać i kłócić się z Alexem? Świetnie. Chodźmy. Nie, Poczekaj. Cholera, Trish. Dlaczego musiała iść tam sama? Wiem, przyjacielu. Nie musisz mi przypominać. Jestem ewidentnie otoczony dobrymi duszami. Ale widzisz, jesteśmy rodziną, która ocalała, a unikanie niebezpieczeństwa jest kluczem do przetrwania. Ta wyprawa bezpośrednio koliduje z naszą misją. Kobieta łamie główną zasadę. To nie w porządku. Tak, wujku, możemy zorganizować sobie sąd wojenny po tym, jak jej pomożemy. A teraz musimy się pospieszyć. Powinniśmy znaleźć punkt obserwacyjny, zanim się pokażemy. Jeśli jest zbyt niebezpiecznie, jeden z nas popędzi na most, a drugi pomoże Trish. Pasuje? Przecież i tak nie mam głosu w tej sprawie. Wasza trójka zmuszała mnie do tego przez całą noc, więc chodźmy już. Chodźmy, zanim będzie za późno. Czy wy dwaj też to widzicie? Tam jest absolutny chaos. I wygląda na to, że... Czy Trish dowodzi plutonem harcerzy? O tak, dowodzi. Patrz, wszyscy musieli uciec. Została tylko szwendaczka. Jezu, skąd oni wzięli tyle broni? Dawno nie widziałem takiego tłumu. Niektórzy z nich mają widły. Nie gap się tak, chłopcze. Ta szwendaczka nie będzie czekała bezczynnie, aż ją podziurawią. Dlaczego miałaby czekać? Przyjacielu, jeśli przetrwamy tę ciężką próbę, przypomnij mi, żebym wyjaśnił ci definicję pytania retorycznego. Nie będzie też walczyć przy ich przewadze liczebnej. Myślę, że czeka na... Tak, dobrze widziałeś, przyjacielu. Czekało, aż któreś znajdzie się w zasięgu i uciekło razem z nim. Teraz możesz bezpiecznie z nami zejść. Musimy zabrać wszystkich z powrotem do chaty i uspokoić, żebyśmy mogli omówić historię, którą opowiesz policji. No, oczywiście mam na myśli ciebie. Kto inny ich zabierze?
Ich ostatni opiekun został właśnie porwany przez szwendaczkę, a nikt z nas nie może przekroczyć mostu. Nie możemy zostawić grupy straumatyzowanych dzieciaków samym sobie. Nie mam pojęcia, co masz im powiedzieć. Jeszcze tego nie przedyskutowaliśmy. Trish, tutaj! Jesteście wszyscy. Ach, tak mi ulżyło. Kiedy udało mi się uwolnić, wasza trójka uciekała w stronę mostu, więc przybiegłam prosto tutaj. Jak rozważnie z twojej strony. Co takiego, mężu? Mówiłeś coś? Że cię kocham i raduję się, że jesteś bezpieczna. O, jesteś taki kochany. Nie pozwól, by dzieci dowiedziały się, że jesteśmy duchami. Nie sądzę, by ich kruche umysły to zniosły. W porządku. Przypuszczam, że w takim razie wybierzemy dłuższą drogę do domu. Właściwie to miałam dość długą noc. Podobnie jak nasz przyjaciel. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli pójdziemy przodem, a ty i Ethan zabierzecie za nami chłopaków. Upewnimy się oczywiście, że droga będzie bezpieczna. Oczywiście. Chodź, Ethan, słyszałeś damę. Zbierz ich. Nie mogę uwierzyć, że demon został w końcu pokonany. Więc podszedłeś prosto do potwora i ćknąłeś go w stopę? Naprawdę jesteś niesamowity, mój przyjacielu. I wiem, że zrozumiesz, dlaczego musieliśmy zrobić ten mały obchód. Musimy zebrać wszystko, co pozostało po demonie. Do tego słoika. Spalimy to w kominku, a potem będziesz mógł zabrać prochy ze sobą. Proszę, to wszystko. Lepiej ruszajmy. O, nie pamiętasz, czego mój szwagier nauczył się w górskiej osadzie? Prochy muszą być rozsypane w słonej wodzie, nigdy w słodkiej. Widzisz jakąś słoną wodę na naszym terenie? Alex nie chce się jeszcze nad tym rozwodzić, ale ty i ja wiemy, że lepiej nie czekać, prawda? Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Nigdy ci się nie odwdzięczę za uratowanie moich chłopców. Ale zawsze będziesz miał u nas dom. Chociaż jestem pewna, że w nadchodzących miesiącach będziesz obsypywany tymi słowami. Te dzieci prawdopodobnie zostały uznane za zmarłe. Ekipy telewizyjne zjadą się jeszcze przed lunchem. Gwarantuję to. O, ciii. Już prawie tu są. Wrzucę to do ognia i włożę dyskretnie prochy do twojej torby. Kiedy już będzie bezpiecznie, przejdziesz przez most. Dam chłopakom znać, że mamy wszystko pod kontrolą. Tak jest, tędy koledzy. Wszyscy jesteście teraz bezpieczni. Wrócicie do swoich rodzin w mgnieniu oka. Pogadamy sobie tylko trochę, żeby upewnić się, że wszyscy trzymają się jednej wersji. I poczekamy na wschód słońca. Potem nasz przyjaciel zabierze was wszystkich na spotkanie z miłymi policjantami. Co wy na to? Ach, dajcie spokój, chłopaki. Siedzimy nad tym od ponad godziny. Chyba nie rozumiecie, co czeka na was po drugiej stronie mostu. Wiecie, co to znaczy być krajową sensacją? Nie wydaje mi się. To oznacza, że możecie pożegnać się z waszą prywatnością na długi czas, moi mali przyjaciele. Byliście poszukiwani przez wiele organizacji w wielu stanach, chłopcy. Już jesteście krajową sensacją. Ale z naszą historią ludzie zostawią was w spokoju, gdy tylko dojdzie do następnej tragedii. Z tą prawdziwą, wasze imiona będą synonimami tego wydarzenia do końca waszego życia. Historia tego miejsca jest starsza i mroczniejsza, niż możecie to sobie wyobrazić. I zaręczam was, że nie chcecie, aby jej cień padał na was już wiecznie. No więc, jak będzie, chłopaki? Zgubieni i odnalezieni, czy porwani i uratowani? Wspaniały wybór, chłopaki. Wiedziałem, że wyglądacie na rozsądną drużynę. Mam do takich rzeczy szósty zmysł. A teraz, ile osób was znalazło? Zgadza się, tylko nasz przyjaciel. Będzie dobrze, chłopcy, głowy do góry. Pamiętajcie,
Wszyscy jesteście dziećmi po traumatycznych przeżyciach. Nie bójcie się płakać, jeśli będą zadawać niewygodne pytania. A jeśli chodzi o opiekunów, zostaliście rozdzieleni. Skąd macie wiedzieć, co się stało? Przylecą tu, żeby poszperać i poszukać ciała, ale to nie będzie dla nas kłopot. Nie ma tu już nic do znalezienia. A my będziemy grzecznie siedzieć i rozkoszować się naszymi nowymi historiami. Spadaj. Tak, chcę tylko posłuchać mojej historii. Czy to tak wiele? Jestem pewien, że oni też marzą o powrocie do domu. Ma rację. I spójrzcie, widać pierwsze promyki słońca. Co powiecie? Jesteście gotowi wreszcie się stąd wydostać? Widzisz, mówiłem, że to rozsądne chłopaki. Mój przyjacielu, z niecierpliwością czekam na twoją następną wizytę, przy której będziemy mieli czas, by odpowiednio ci podziękować. Do tego czasu życzymy ci bezpiecznych podróży i nie zapominaj. Zasługujesz na każdą nagrodę, jaką ci dadzą. Hej, chodźcie wszyscy! Spójrzcie na to! Co to do cholery jest? Okej, z drugiej strony, może lepiej poczekajmy, aż słońce w pełni wstanie. Of Dread wanted to thank you from the bottom of his heart for letting him translate your splendid story and read it for his audience. The experience had been amazing, and the tale really had me sinking in the Chronicles from Jamestown. It's been truly a pleasure to perform Tales from the Last Settlements. Me and surely all of my viewers are grateful for this piece and wish you all the best. Keep the quill on the paper